Heka, dzisiaj będę robić ser alpejski z mleka koziego. Już na kanale są dwa sery alpejskie i są chyba trzy sery z mleka koziego. Jest playlist, tam możecie znaleźć wszystkie filmy o serach. Przepis na ser dzisiejszy dostałem od babcy w Alpach. Konsystencja tego sera to jest, nie wiem, kremowy, nie za miękki, nie za twardy, idealny ser, a smak naprawdę niesamowity. Możecie spróbować zrobić. W Polsce mleko kozie jest bardzo dobre i łatwo dostępne. Jak zawsze będę się starać tłumaczyć jak najprościej, jak najlepiej. Widzimy się na końcu filmu, a teraz idziemy poznać kozy. No. Moment. Mają Fernando. Fernando. Mhm. To jest Caprysia. Caprysia. To jest Anastazja, ta duża. No ta mała to jej córeczka, Perełka. To jest Iskierka. No ta jest Jolaśka, bo ona jest taka popieprzona jak Jolasia z Kiepskich. Mleko od Jolandy. Jolanty, Jolandy. Tutaj też przyjeżdżają z Krakowa. Która ma wszystko gdzieś, jak widać. Ale najlepszy tam Fernando. Okej, do domciu. Mleko filtrowane, wiadomo, ale nie pasteryzowane. Może być samo kozie mleko, albo pół na pół, krowie i kozie. Ja robię czasami tak, tylko z koziego, czasami mieszam. Obie wersje są bardzo dobre. Mleko zostało jakieś 3-4 godziny, więc nie jest kwaśne absolutnie, ale nie potrzebujemy dodać kultur starter do sera. Akurat do tego przepisu się nie daje. Grzejemy do temperatury 37 stopni i dodajemy podpuszkę do sera. Dawka zawsze na opakowaniu. Ja mam w płynie, mam bardzo mocną podpuszkę, jedna kropelka na litr mleka, więc polecam, jak macie małe ilości mleka i mocną podpuszkę, lepiej dodać trochę więcej. Nawet możecie rozpuścić, zanim dodajecie, w bardzo małej ilości wody. Teraz dobrze mieszamy, nawet przez minutę. I standard. Zatrzymujemy obracanie się mleka, przykrywamy i czekamy pół godziny. Po pół godziny sprawdzamy, skrzep jest. Jest trochę dziwny, ale jest ok. Tak jest czasami, jak się trochę czeka, zanim się dodaje podpuszkę. Jak się nie dodaje podpuszki od razu. Kroimy na krzyż i możecie czekać 10 minut, albo od razu kroić po prostu w paski, takie w kratkę, co 3 cm. Tylko pionowo. Przypominam, że im większe są te kawałki skrzepu, im większy będzie ser. Teraz przykrywamy i czekamy 10 minut. Po 10 minutach do foremki, ale najpierw trzeba łamać trochę ten skrzep, tylko troszeczkę, bo te kawałki sera muszą zostać w miarę duże i mieszamy bardzo delikatnie przez minutę. Moja foremka ma 11,5 cm średnicy, wysokość 8 cm. Idealna na takie sery, na takie ilości mleka i sery takie, powiedzmy, półtwarde. Ok, układamy w foremce i zbieramy też trochę serwatki, jak widać.
ta serwatka i tak później odcieknie, ale zostaje trochę w serze i to między innymi też powoduje konsystencję na końcu tego sera. Konsystencję, która według mnie jest, będzie idealna. Zawsze delikatnie, jak dotykamy skrzep. Klang, jak mówią na Podhalu. Ok, teraz, to znaczy zaraz, będziemy czekać w temperaturze pokojowej 15 minut. Ok, 15 minut. Czekamy. Po 15 minutach odwracamy ser i zostawiamy na 6 godzin. Temperatura pokojowa 20-25 stopni. Solenie na sucho. Solimy jedną stronę. Dajemy jedną łyżeczkę soli. Smarujemy. Do lodówki dajemy na 24 godziny. Nie będzie widać, ale kolejny dzień obracamy ser. Dajemy znowu jedną łyżeczkę soli. Solimy drugą stronę, ewentualnie boki troszeczkę, ale nie trzeba, bo ten ser jest niski. I znowu do lodówki na 24 godziny. Dojrzewanie na desce drewnianej. Minimum 15 dni, najlepiej 20 dni, góra 25. Wyjmujemy z foremki tylko jeśli konsystencja jest odpowiednia. Jak nie, to zostawiamy jeszcze parę godzin w foremce. Obracamy codziennie na początku, później co 2-3 dni. I przez pierwsze dni dajemy między deską a serem kratkę, bo może być jeszcze trochę serwatki, więc będzie trzeba wytrzeć. Widzimy się za parę dni. Ja czekałem tylko 15 dni, ale konsystencja jest już idealna, smak też. Możecie czekać dłużej niż 25 dni. Po prostu ten ser jest idealny po 15-25 dniach. Ser gotowy. Ja mam tylko chleb tostowy, bo jestem powiedzmy na diecie. Ale jak chcecie zrobić coś do serów, na kanale jest cebula kandyzowana, papryka kandyzowana, krekersy ciapy, naprawdę niesamowite krekersy o smaku oliwy, z oliwek. Bardzo prosty przepis, zostawię wam link, więc polecam zrobić. Polecam się dołączyć do grupy na Facebooku, jeśli chcecie porozmawiać o serach. Jeśli chcecie kupić coś, co ja na przykład używam, czego ja używam, tak jak puszka, albo nie wiem, chlorek wapnia, termometr, wszystko macie też w opisie filmu, jak kupić na stronie Amazon. No i widzimy się niedługo. Okej, dieta, ale mała degustacja musi być, bo ten ser jest naprawdę pyszny. Jeszcze raz do zobaczenia. I dziękuję bardzo. Spróbujcie zrobić i dajcie mi znać.